1939 roku dostali się do sowieckiej niewoli razem z żołnierzami. Byli w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, gdzie prowadzili tajne posługi religijne dla jeńców i w 1940 roku zostali pomordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz innych miejscach na terenie ZSRR. Ofiarami zbrodni katyńskiej padło 33 kapłanów wojskowych różnych wyznań. Według wiedzy na dzień dzisiejszy 26 księży i dwóch kleryków było wyznania rzymskokatolickiego. 3 osoby wyznania prawosławnego, 2 osoby wyznania ewangelickiego, po jednej osobie wyznania grekokatolickiego i mojżeszowego. Duchowni w wyznaniu rzymskokatolickim są kandydatami do procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu. Upamiętnienie powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei księdza Marcina Kliszcza. Bardzo proszę teraz o zasadzenie dębu. Może jako pierwszego poproszę pana Mariana, który jest takim inicjatorem, jeden z inicjatorów tego dzieła. Proszę o pierwszą tutaj łopatę. Potem proszę pana Łukasza, pana prezesa stowarzyszenia. Proszę panią senator. Pana starostę. Na pewno będzie dobrze rósł, jak tyle jest dobrych rąk. No. Pana zastępcę wójta gminy Grębocice. Pana burmistrza gminy Polkowice. Jeszcze pana Jana, dzięki któremu mamy ten piękny kamień tutaj. Jest pan Jan? Nie ma pana Jana. To ja w jego imieniu. Błogosławimy to miejsce pamięci, aby było przypomnieniem dla wszystkich pokoleń Polaków, że Kościół i Ojczyzna są bezcennymi darami, które Bóg Ojciec nam ofiarował dla naszego wzrastania i rozwoju do pełni świętości, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Niech przykład pracy, cierpienia i ofiary życia kapelanów katyńskich zawsze będą wzorem uczciwego wypełniania obowiązków do końca. Prosimy Cię, Boże, przyjmij ich do swojego królestwa, a nam udzielaj cnót, odwagi i męstwa, abyśmy podążając ich śladem osiągnęli nagrodę życia wiecznego, przygotowaną nam przez Chrystusa Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.